Czekamy teraz na wyjście. Poleciały balaki, poleciały te granaty. Gruby oślepiony, więc już już atakuje. Gruby jak na razie skutecznie, dwie eliminacje. Gruby, ależ on teraz rozgrywa zawody. Cześć, witajcie moi drodzy w skrócie dzisiejszego meczu Virtus Pro z AGO w CSGO. A ty, jeżeli chcesz więcej moich materiałów, to pomóż mi wbić pod tym wideo 1500 łapek w górę, to już w sobotę publikuję dla was kolejny film. Jak to zwykle u mnie bywa do wygrania z Koska Good Knife, Boreal Forest, Minimalware. I aby wygrać, trzeba subskrybować kanał oraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, polekować mój fanpage, zafollowić mnie na Instagramie oraz napisać komentarz z godziną, o której widzisz ten film. Napisz w komentarzu, kto waszym zdaniem zagrał najlepiej, a ja przypnę serduszko. I dodatkowo chciałbym was zaprosić na jeden z najlepszych teamspeaków CS. ts-csgo.pl. A teraz życzę miłego oglądania, trzymajcie się i hej! Czeka teraz, żeby podejść pod ten bombsite. Z drugiej strony zobaczymy opór od dwójki zawodników AGO. Gruby przygotowany, Furlan wcelowany w górę. Także czekamy. Czekamy teraz na wyjście. Poleciały palaki, poleciały te granaty. Gruby oślepiony, Virtus Pro już atakuje. Gruby jak na razie skutecznie, dwie eliminacje. Gruby, ależ on teraz rozgrywa zawody. To jest wejście. Kolejny flash dorzucony. No i co teraz zrobi Tao? Bo on chyba zamierza fejkować ten bombsite. Świetny strzał od Tao. Jeszcze przeciąga to wszystko, przeciąga rotację, a na bombsite B zrobiło się naprawdę gorąco, ale to bombsite A teraz jest wyborem drużyny Virtus Pro i z tego wszystkiego cieszy się Kaper. 3 fragi dla niego, 13 sekund do końca tej rundy. Od odnogi Michu, ten złapie szpera, no ale został jeszcze Kaper, 7 sekund, czy to można jeszcze w jakikolwiek sposób dla Virtus Pro ratować? Świetnie robi to Kaper, sekunda do końca, Kaper! I co tutaj się stało? Virtus Pro jednak wygrywa! Tutaj naprawdę już nie było nawet sekundy, coś nieprawdopodobne. Bomba jest podkładana, nie było nawet kamizelek, no i AGO, teraz muszę ich skrytykować, bo uważam, że za łatwo jednak pozwolili, żeby drużyna Virtus Pro podłożyła bombę pod tym bombsite'em. Jeszcze flaguje biały, Snax zlikwidowany na blisko, także czekamy już chyba tylko na rozbrojenie tej bomby. Dwóch zawodników Virtus Pro od góry, świetny granat, biały skasowany, z ostatnim fragiem PHR. Ale tak jak powiedziałem, uważam, że zdecydowanie AGO już w tej rundzie powinno postawić ten opór pod bombsite'em B. No ale nie ma co rozpaczać, nie ma co, naprawdę potrafią z tych snajperek rozgrywać dobre zawody. Michu Delki, dwie osoby od odnogi. Kolejny granat dorzucony na blisko, jest PHR. Bardzo ciekawe zagranie po stronie AGO. Ryzykowne, ale czy Snatch tego się domyśli? Snatch, ależ on teraz wystrzelił! PHR! Do dziś chyba jeszcze nie wie, co się dzieje. A właściwie do teraz, bo no, ten strzał był tak szybki, że PHR nie mógł zareagować. Tam jeszcze poleciał jakiś granat oślepiający, chyba żeby sfejkować, że PHR odwrócił się w drugą stronę. Ale to, co teraz zrobił Snatch, no to był naprawdę refleks godny najszybszych zawodników w tej grze. Pro, tylko pistolety. Dwie CZ-ki, dwa razy P250, a nawet trzecia zakupiona u Snatchiego. I chyba zobaczymy znowu podejście pod bombsite B, ale teraz AGO już jest na to gotowe, bo Furlan celowany jest z dołu. Od góry teraz wykrycie Grubego. Dwie eliminacje bardzo bezpiecznie zdobyte. Michu przy bombsite. No, Furlan tutaj nie popisuje się strzelecko. Ale na szczęście też był Gruby od góry. No i Virtus Pro chciało spróbować po raz kolejny, żeby wejść pod ten bombsite, ale teraz już nie ma łatwo. Biorąc pod uwagę świetne ustawienie drużyny AGO, po prostu zostali skontrowani w 100%. Tao oraz Snatch oraz minuta na zegarku. Także no gdyby udało się podejść pod bombsite, podłożyć bombę, to byłby naprawdę sukces. Dwa flesze u Tao. Zerknijmy na ustawienie teraz pod bombsite'em ma drużyny AGO. PHR bardzo bezpiecznie zerka w kierunku odnogi. Szpero na małą drabinę. No i teraz chyba czekamy na reakcję PHR-a, który zaraz musi sprawdzić okolice zawodników Virtus Pro. No i został już tylko Snatchy. Ten znajduje się w okolicy bombsite'u, no ale jednak teraz przygotowany pod to wszystko był już Szpero. No i co do tej dwójki, która już w Virtus Pro nie gra. Tylko też nie chcę kłamać, bo chyba oficjalnej informacji prawda jeszcze nie było, ale
No można powiedzieć, że na ten moment Pasza jest takim oficjalnym streamerem, bo Virtus przecież reklamuje jego właśnie transmisję na swoich kanałach w internecie. No a co do Neo, to jest największa zagadka, bo chyba nikt nic nie wie. Jakieś pogłoski, jakieś plotki, że może nowa organizacja, że może Neo zamierza złożyć coś swojego na styl drużyny Taza. No ale jednak to na razie tylko pogłoski. Ja osobiście muszę przyznać, że brakuje tych informacji od Neo, żeby przekazał, jak to wszystko widzi, jak to wszystko wygląda. Ostatnio też jakieś zdjęcia były wrzucane do internetu. Neo gdzieś tam wędruje po górach. Bo jeżeli tak dalej to będzie wyglądało, no to Ago naprawdę ma szansę na bardzo bezpieczny wynik. Białe agresywne wyjście już pod bombsite, a bardzo ładny spray. Frag otwierający na kaperze, ten od góry. Ale w bombsite przecież jeszcze jest jeden z zawodników, to jest PHR. Zasmokowany jest szperą, my czekamy na to podejście Virtus Pro już na bombsite. PHR przygotowany, to biały od jednej strony, Michu jednak złapany w plecy. PHR dalej żyje, nie ma sprawdzenia pozycji, teraz Virtus Pro jakby zamroczony, jakoś tak niepotrzebnie te wychylenia. Sytuacja 4-3, prowadzenie Ago, ale jednak PHR daje szansę jeszcze Virtus Pro. Snatch i oraz Snacks, ta dwójka pozostała. Mamy teraz na serwerze trzech snajperów, bo Furlan szperą właśnie z tym karabinem snajperskim. Jest frag od szpera i został już tylko Snacks. Ten wie, że musi podjąć ryzyko, wychyla się z małej drabiny, ale pod to gotowy był Furlan. Chaotyczna runda, naprawdę ta runda już, trzeba przyznać, że... Teraz wychylnie Tao, wychylnie również Snacksa. Fragi wpadły dla Virtus Pro. 4-2, grubo oraz kaper. Zerknijmy na pozycję, bo ta dwójka została w okolicy bombsite'u B. Przy szpulach jest gruby, od starego bombsite'u teraz kaper. Ale został już tylko gruby, bo kaper został złapany przez Micha. Bombsite A jest już kontrolowany przez Virtus Pro i zobaczymy, ile jeszcze gruby z tego może ugrać. Jak widać niewiele, bo błyskawicznym strzałem w głowę zakończył rundę Furlan. Jako taki pierwszy kontakt. Kaper na blisko. Jakby coś się tutaj działo, to od góry przecież jeszcze jest gruby. Ale Virtus Pro, zobaczmy. Bardzo dobrze trafia decyzyjnie. Podejście pod bombsite'a z małej drabiny. Smog od szpera odwrócony w kierunku małej. Proszę bardzo, w kierunku od nogi oczywiście. Ale biały już podkłada bombę. I takiej sytuacji dla Virtus Pro jeszcze nie mieliśmy. Chociaż, no, Snatchy poleciał teraz naprawdę bardzo agresywnie i bardzo niepotrzebnie. Kolejny frag to Snacks oraz gruby PKR. Jednak stoi na tym posterunku i daje sobie radę z kolejnym rywalem. Furlan już przy bombie, Michu w Elce, ale Furlan był pod to gotowy. Zostaje już tylko biały, ten od Eski. Czterech rywali do pokonania, nie ma najmniejszej szansy. To jest 11-4 dla drużyny Ago, mimo że ten atak wyglądał naprawdę dobrze, bo widz takiego przebłysku. Ago też chyba agresywnie zamierza sprawdzić bombsite B, bo tam cały skład już przeskakuje. Tao jako pierwszy, właściwie jako jedyny defensor. Tao obrywa po głowie i teraz to jest moment dla drużyny Ago, żeby przejąć kontrolę w okolicy Eski. Świetna robota teraz całej drużyny Ago. Na pleców Snatchy on może być kluczowy. Wyrównanie sytuacji na 4-4. W międzyczasie jeszcze Michu fraguje i teraz to Ago ma te kłopoty. Snatchy oczywiście od dołu, szpera przygotowany i jest świetny strzał od szpera. Jeszcze biały walczy w okolicy Eski i został już tylko szpero. No jak widać, naprawdę świetna forma, jeżeli chodzi o ten pistolet. Ale biały już był pod niego przygotowany, także runda pistoletowa bardzo ciekawa, znowu bardzo szybka. Jeżeli chodzi o mapę The Train, to będzie dobra robota, jak na razie jednak perfekcyjny grand oślepiający. No i teraz to Tao musi uważać, bo zaraz może jego pozycja będzie sprawdzana. Chociaż nie, jednak nie. Ago naprawdę sporo ryzykuje, bo można powiedzieć, że czwórkowo ustawili w bombsite. Snacks teraz jednym palakiem pali i Kapera, i Furlana. No i teraz przyłączył się do imprezy Tao, Michu, Snatchy. Gdzie jest bomba? Co tutaj się w ogóle stało pod tym bombsite'em B? Mimo że Ago było w stanie wejść błyskawicznie pod bombsite bez właściwie oporu, bo poleciały dobre granaty, to co później się stało? Cztery osoby właściwie zablokowane przy standardzie, nie ma bomby. Bardzo dziwna sytuacja, szkoda, że nie widzieliśmy tego może z perspektywy właśnie drużyny Ago, ale widzieliśmy za to, co się stało. Zaważyć to jest brak snajperki, bo jednak ani Fura, ani Szpero nie mieli na tyle funduszy, żeby zagrać sobie z AWP-ą. A po stronie Virtus Pro mamy jednego skauta u Snacksa i do tego przecież jeszcze jest Snatchy, który
AWP posiada. I to jest atak pod bombsite A. Już agresywnie przygotowany był jeden z zawodników, ale te fragi bardzo szybko wymieniane. Gruby do lewej strony. Michu teraz, no można powiedzieć, tańczy z Grubym, bo jeden i drugi jeszcze nie mogą trafić się pod swój celownik. Wycofuje się teraz Gruby, wycofuje się również Szpero, ale jednak złapany został przez Tao. Także spory chaos, jeżeli chodzi o to wyjście z Elki. Drużyna AGO zdecydowanie chciała teraz zmienić tempo rozgrywki. Chcieli po prostu zaskoczyć Virtus Pro. No ale to jednak się nie udaje. Virtus Pro było przygotowane. To, co teraz chyba według mnie zawiodło, to jest koordynacja w tym wyjściu z Elki. To jest naprawdę momentami bardzo trudna rzecz do zrobienia. Wychodzimy w kierunku bombsite'u A. PHR jako pierwszy. Michu teraz za tym smokiem może złapać swojego rywala, jednak nie. Jednak to Gruby zrobił robotę. Snax i biały, jeszcze raz Snax. Wyjście Szpera również nieskuteczne. I ta defensywa na ten moment jest po prostu nie do przejścia. Naprawdę w tej rundzie to wszystko świetnie wyglądało. Przegrupowanie swoich sił. Był tam jeszcze z drugiej strony Szpero, który wyrzucił granaty, zrobił jakiś hałas i wracał swoich kolegów. Także znowu drużyna AGO zamierza atakować bombsite zamknięty, a tutaj przygotowany jest tylko Tao. No pozycja jak na razie powiedziałbym, że dobra. Tym bardziej, że do asekuracji przecież już dochodzi Snatchy. Więc to wszystko powinno w teorii dobrze wyglądać dla Virtus Pro. Wrócone kolejne granaty, fraguje Snatchy. Kaper próbuje podejść pod okolice Eski, ale Snatchy po raz kolejny teraz nie bał się tego wychylenia. Jeszcze Kaper może będzie walczył na blisko, no ale tutaj już jest Tao. No i naprawdę w tej rundzie defensywa Virtus Pro gra rewelacyjnie, bo i Snatchy, i Tao. No i na koniec jeszcze rotacje od Micha oraz od Białego. Do nogi. Jeżeli chodzi o zawodników Virtus Pro, ci są pod to perfekcyjnie przygotowani, bo tam stoi przecież i Snatchy i zaraz obok niego jest Michu. Także AGO zaraz musi chyba zmienić decyzję, bo takie podejście pod dwójkową ustawkę raczej nie będzie dobre. Tym bardziej przecież, że AGO ma 4 Glocki, 1 CZ-kę u Szpera, żadnych kamizelek, żadnych granatów, więc taka walka na ten zasięg z zawodnikami, którzy posiadają karabiny, raczej nierealna do wygrania. I znowu widzimy AGO, przygotowane pod bombsite B. Teraz Tao nie ma tej szybkiej pomocy, także już jest przy bombsite'cie właściwie cały skład drużyny AGO. Z lewej strony atakuje bardzo szybko PHR, ale Tao jak na razie bardzo bezpiecznie pozwala na podłożenie ładunku. Fragi posypały się znowu na serwerze i mamy remis 13 do 13. Też tak wcześniej wyrokowałem, że ten remis zobaczymy, czy jednak AGO. I teraz na pewno już powinien Snack spodziewać się tego, że Gruby może przedostawać się w kierunku MTW. Kaper, teraz naprawdę piękny strzał, ale Snatchy dalej jest na tej podsadce, dalej stoi w esce i dokłada kolejne eliminacje, także 2 na 3, fraguje biały, został już tylko Furlan, ten na bombsite B, ten na bombsite B, no ale co można powiedzieć? Paka jest bardzo, bardzo daleko od Furlana, mimo że cały skład Virtus Pro rotuje. No teraz Furlan może chyba uratować to tylko celnymi strzałami z Eagla. Jak na razie, jeden celny, Snatchy skasowany, chociaż sam Furlan mocno spalony, ostatecznie dobity przez białego. Tak. PHR, Snax z pierwszym fragiem w okolicach Elki. No i AGO eSports atakuje bombsite A, to jest świetnie ustawiony skład Virtus Pro. Snax po raz kolejny, jeden strzał, dwie eliminacje. Żyje Gruby oraz Szpero. Gruby teraz robi robotę. No ale jednak sam został bardzo pobijany. 12 AP. No i już tylko Gruby na placu boju. Świetny strzał jeszcze, ale jednak. Jednak drużyna Virtus Pro wynikiem 16-14 wygrywa swoje pierwsze starcie. Pierwsze oficjalne starcie.